Dzień dobry. W naszej ofercie pojawił się taki oto piękny Mercedes GLE 63S AMG w wersji coupé. Samochód z polskiego salonu, od pierwszego właściciela, absolutnie bezwypadkowy. Z 2018 roku, a data pierwszej rejestracji tego auta to grudzień 2018 roku. Auto z przebiegiem zaledwie 38 tysięcy kilometrów. Jest w rewelacyjnym stanie, bardzo, ale to bardzo zadbany i świetnie skonfigurowany. Zobaczcie, jak prezentuje się nasz Mercedes GLE 63S AMG. Ważną informacją jest to, że ten egzemplarz został skonfigurowany na kwotę 740 tysięcy złotych. Tyle kosztował ten samochód. Pod maską mamy tutaj silnik V8 5,5 litra biturbo o mocy 585 koni mechanicznych. I kolejną ważną informacją jest to, że ten samochód to jest ostatni wypust modelu z tym silnikiem, właśnie z tym 5,5-litrową jednostką. Myślę, że takie rzeczy już się nie wrócą w Mercedesie. Potężna jednostka, bardzo mocny samochód. I zobaczcie, auto jest w pakiecie Night, więc niektóre elementy ozdobne tego samochodu są w czarnym kolorze. Takie elementy na przykład jak lusterka, jak listwy wokół szyb. Zobaczcie, mamy tutaj inteligentne reflektory LED-owe. Zobaczcie, w jakim stanie jest ten lakier. To auto jest bardzo, ale to bardzo zadbane. Zresztą ten kolor jest świetny i w połączeniu z tymi czarnymi elementami wykończeniowymi wygląda super. Potężny przód. Te charakterystyczne garby na masce dla AMG. W tym modelu mamy kamery 360 stopni, więc jest kamera z przodu. Mamy kamery pod lusterkami oraz z tyłu. Mamy tutaj potężne koła, felgi 22 cale, oczywiście felgi AMG. Do tego potężne zaciski sześciotłoczkowe, również AMG. Felgi są w bardzo ładnym stanie. Oczywiście jest zaznaczenie V8 biturbo. Do wersji AMG myślę, że sylwetka coupé bardzo tutaj pasuje. Do tego na klapie spoiler, oczywiście AMG, oznaczenie GLE 63S, charakterystyczne końcówki w czarnym kolorze. Ten samochód jest bardzo, ale to bardzo potężny, zresztą na tych wielkich kołach, które myślę, że idealnie tutaj pasują. Zobaczcie na tą sylwetkę. Mamy tutaj panoramiczny dach. Są miejsca na poprzeczki dachowe. Jest asystent martwego pola. Mamy bezkluczykowy, komfortowy dostęp Keyless Go. Nasz GLE jest wyposażony w automatyczne domykanie drzwi. I zobaczcie, jak ładnie skonfigurowane jest wnętrze. Wszystko w czarnym odcieniu. W połączeniu
z takimi szarymi, srebrnymi nićmi. Do tego pasy w tym samym kolorze. I zobaczcie, w jakim stanie jest tutaj tapicerka. Przypominam, 38 tysięcy kilometrów przebiegu. Tutaj jest brak jakichkolwiek zużyć. Nic nie jest uszkodzone, nic nie jest poniszczone. Zobaczcie, te zagłówki są niczym nowe, są idealne. Mimo wszystko, mimo tego, że fotel jest taki dość głęboki, nie jest tutaj pognieciony, poniszczony. Prezentuje się to wszystko rewelacyjnie. Zobaczcie, elementy dekoracyjne wykończone karbonem w połysku. Fotele oczywiście elektrycznie regulowane oraz z pamięcią. Podobnie jest od strony pasażera. Mamy oczywiście elektrycznie regulowane i składane lusterka oraz elektrycznie podnoszoną i opuszczaną klapę bagażnika. Jest nagłośnienie Harman Kardon. W naszym GLE mamy tutaj również oświetlenie ambiente. Są podświetlane nakładki progowe z logiem AMG. Również nakładki na pedały AMG. Są, a raczej jest, poduszka powietrzna na kolana kierowcy. Deska rozdzielcza również jest obszyta tapicerką skórzaną, przeszytą szarą nicią. Zobaczcie, w jakim ona jest stanie. To wszystko tutaj jest idealne. Podobnie jest z kierownicą. Kierownica to połączenie skóry z mikrofibrą. Tutaj wszystko jest naprawdę bardzo, ale to bardzo zadbane. W żaden sposób nie jest zniszczone. Nasz GLE wyposażony jest w pneumatyczne zawieszenie. Oczywiście mamy tutaj możliwość wyboru trybów jazdy, takich jak Individual, Comfort, Sport, Sport Plus i Snow. I posłuchajcie, jak gra ten motor. Coś niesamowitego. Jest muzyka dla uszu. 5,5 litra, 585 koni mechanicznych. Potwór, po prostu potwór. Coś pięknego. Oczywiście mamy tutaj fotele podgrzewane, wentylowane oraz z masażem. Więc jest tutaj bardzo komfortowo. Proszę, jest masaż. Ale oczywiście możemy się zagłębić tutaj bardziej w ustawienia i wybrać sobie, jakim ma być ten masaż. Proszę, mamy tutaj cztery rodzaje masażu. Każdy na pewno ma swój ulubiony. Oczywiście jest tutaj możliwość wyboru charakterystyki zawieszenia, ale wrócimy do kierownicy. Mamy tutaj łopatki, no, oczywiście można powiedzieć standard już w tego typu samochodzie. Jest aktywny tempomat oraz limit prędkości. Jakby ktoś się obawiał, że może go ponieść fantazja przy tak mocnym samochodzie. Mamy tutaj też cup holdery, które są albo schładzane, albo z funkcją podgrzewania. To jest bardzo fajna opcja. Myślę, że przydatna. W podłokietniku mamy
złącza multimedialne USB. Jest oczywiście kamera 360 stopni. Mamy tutaj pilota do bramy. Oczywiście panoramiczny uchylany dach. Podsufitka jest obszyta w czarnym materiałem. Świetnie prezentują się te elementy z karbonu. Myślę, że w takim samochodzie to powinien być standard. Jestem naprawdę fanem włókna węglowego w aucie. Świetnie nadaje to klimat, zwłaszcza w sportowym samochodzie. Z tyłu również wszystko jest w idealnym stanie. Tutaj również mamy karbon. Fotele oczywiście z Isofix. Tylna kanapa jest podgrzewana. Mamy tutaj podłokietnik z cup holderem. Tak jak wspominałem, klapa elektrycznie podnoszona i opuszczona. Tutaj mamy zestaw naprawczy do koła i potężny schowek. Czarne wnętrze idealnie zgrywa się z tym kolorem. Zobaczcie, w jakim stanie jest deska rozdzielcza. Fotel również jest idealny. Żadnych śladów zużycia ani uszkodzeń. Nie wspomniałem jeszcze, że kolumna kierownicza również jest elektrycznie regulowana. Zerknijmy pod maskę, no bo myślę, że to jest element najważniejszy w tym samochodzie. I to jest serducho. Posłuchajcie, jak ten silnik pracuje. V8 to V8. Coś pięknego. A co najważniejsze, jak on gada. Silnik już mamy, myślę, że zagrzany. Przełączmy sobie tutaj na Sport Plus i posłuchajcie, co tutaj się będzie działo. Coś niesamowitego. W momencie dodawania gazu aż chwieje się cały samochód z lewej na prawą. Brak słów, po prostu brak słów. Jest tutaj moc, naprawdę. Zobaczcie. Ale to jest bestia. Moi drodzy, podsumowując, mamy auto z 2018 roku,
Pierwsza rejestracja to grudzień 2018. Auto jest absolutnie bezwypadkowe. W rewelacyjnym stanie, z przebiegiem 38 tysięcy kilometrów, na bieżąco serwisowane, jest idealne. Jeżeli chodzi o pełną specyfikację tego auta, zapraszam Państwa na naszą stronę internetową www.samochodysklasą.pl. Tam znajdziecie wszystkie niezbędne informacje oraz szczegółowy opis tego auta wraz z bardzo dokładną galerią zdjęć. Z mojej strony na tą chwilę to wszystko. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i pozdrawiam serdecznie.